Lekarze z województwa lubelskiego wystawili w ubiegłym roku mniej niż 1 000 000 zwolnień lekarskich. To nieco mniej niż w roku 2020. Łącznie w ciągu ubiegłego roku mieszkańcy naszego regionu spędzili na zwolnieniach około 13 200 000 dni. Mało było zwolnień z tytułu COVID-19, bo około 21 000 w roku 2021, co nie znaczy, że tylko tyle osób chorowało na COVID, dlatego że pamiętajmy o tym, że w przypadku nałożonej przez sanepid izolacji nie jest w ogóle potrzebne wystawienie zwolnienia lekarskiego. Wśród schorzeń, które najczęściej powodowały nieobecność w pracy w ubiegłym roku, nadal w czołówce są schorzenia związane z ciążą, porodem i połogiem, schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, urazy i zatrucia, schorzenia układu oddechowego, a także zaburzenia psychiczne.